Jest środa, 1 listopada. Gabriela Figura, witam Państwa i zapraszam na Wieści Biłgorajskie Flash, a nasz magazyn zaczynamy oczywiście od uroczystości Wszystkich Świętych. To dzień, w którym Kościół modli się za świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak i tych anonimowych. Kolejny dzień, 2 listopada, to dzień zaduszny, wtedy wspominamy wszystkich zmarłych. A o znaczeniu tych świąt teraz przypomni nam ksiądz proboszcz Jerzy Kołtun. 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Ktoś kiedyś porównał to do takiej wystawy malarza, który najpiękniejsze swoje dzieła chce pokazać. Jest to dzień radości Kościoła z powodu tych świętych, którzy wypełnili swoje życie miłością do Pana Boga, którzy wykonali wszystko to, co zapisane jest na kartach Pisma Świętego. I jak mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła, są teraz w jedności z Panem Bogiem. W tym dniu modlimy się oczywiście za zmarłych, ale przede wszystkim chcemy jako Kościół katolicki pochwalić się, że można wypełnić wszystko to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, że to nie jest coś ponad siły człowieka, że jest to coś, co rzeczywiście prowadzi do Pana Boga i każdy, kto tak naprawdę tego chce, może to osiągnąć. Drugi dzień, dzień zaduszny, w sumie wszystkich wiernych zmarłych, to dzień modlitwy za tych, którzy przebywają w czyści. Tego dnia podczas mszy świętej czytany jest fragment Pisma Świętego z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Kościół wierzy, że ci, którzy odeszli z tej ziemi bez pełnego pojednania z Panem Bogiem, ale nie w grzechach ciężkich, mogą dostąpić oczyszczenia w czyśćcu i po tym właśnie znacznym skarceniu, jak mówi Księga Mądrości, osiągnąć niebo. I właśnie cel naszej modlitwy jest taki, żeby pomodlić się za tych ludzi, którzy przebywają w czyśćcu, żeby jak najszybciej mogli osiągnąć niebo. Wierzymy też, jak mówi dogmat o świętych obcowaniu, że oni, osiągnąwszy niebo, modlą się za nas, żebyśmy my kiedyś do nich mogli dołączyć. Jan Paweł II 15 lat temu w swojej homilii wygłoszonej do zebranych na placu świętego Piotra mówił: to święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Każdego roku w Dniu Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny, wspominamy tych, którzy odeszli, naszych bliskich, naszą rodzinę, ale też nieżyjące osoby związane z lokalną społecznością. Pamięć o nich to wspominanie tego, jacy byli, wspominanie ich pracy, też tego, co po sobie zostawili dla przyszłych pokoleń. Dzień Wszystkich Świętych jest czasem szczególnym. Więcej jest w nim łez niż zazwyczaj, a przecież 1 listopada to tak naprawdę również radosne święto. Wspominamy tych, którzy oglądają oblicze Boga, zasiadając wśród Jego świętych. Skoro tego dnia czcimy wszystkich świętych znanych i nieznanych z imienia, wierzymy, że są wśród nich i nasi najbliżsi zmarli. W tym roku pożegnaliśmy wiele bliskich nam osób. Wśród nich byli także ci, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla lokalnej społeczności. 16 marca zmarł major Stanisław Mazur, pseudonim Wrzos. Był jednym z żołnierzy Armii Krajowej. Od 2003 roku był prezesem AK Koła Rejonowego w Biłgoraju, wielokrotnie odznaczany za zasługi dla ojczyzny, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Należał też do Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego. W swoim dorobku miał wiele wierszy i książkę Wspomnienia z tamtych lat. Stanisław Mazur na wieczną wartę odszedł w wieku 92 lat. W kwietniu odszedł Zbigniew Woźny, wieloletni dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, wielki miłośnik sportów motorowych. Był również prezesem Automobil Klubu Biłgorajskiego i zasłużonym działaczem Polskiego Związku Motorowego. Należał do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. Zbigniew Woźny był również założycielem Ludowego Klubu Sportowego Znicz. Zmarł niespodziewanie pod koniec kwietnia, miał 70 lat. W październiku pożegnaliśmy Stanisławę Jurak, od lat udzielającą się w klubach seniora. Najpierw Złota Jesień, a od 2007 roku Złoty Wiek. Stanisława Jurak była zaangażowaną w działalność społeczną współorganizatorką wielu spotkań, które dla seniorów miały szczególne znaczenie. Pożegnaliśmy również m.in. Czesława Pisklaka, Piotra Iwańca, księdza Henryka Misę, Michałka Telekało, doktora Andrzeja Furmanka i doktora Roberta Wójcika.
2 listopada, 75 lat temu, hitlerowcy zamordowali niemal wszystkich mieszkańców Biłgoraja, którzy mieli żydowskie korzenie. Pamiętajmy o tych, którzy żyli z naszymi rodzicami czy dziadkami, tworzyli wspólną historię oraz koloryt Biłgoraja. Swoją pamięć o nich możemy okazać, kładąc żydowskim zwyczajem kamyk w miejscu ich spoczynku. Możemy też po prostu zapalić się znicz. 1 i 2 listopada brama cmentarza żydowskiego przy ulicy Konopnickiej będzie otwarta. Listopad jest szczególnym miesiącem w roku. Właśnie w tych dniach obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. 1 i 2 listopada odwiedzamy groby naszych bliskich. W dniu 2 listopada 1942 roku miała miejsce ostatnia akcja przeprowadzona przez niemieckiego okupanta, podczas której wymordowano niemal wszystkich pozostałych jeszcze przy życiu Żydów biłgorajskich. W dniach 1 i 2 listopada wejście na cmentarz żydowski będzie otwarte. Można będzie zapalić znicz lub, jak każe żydowski zwyczaj, położyć kamień i pomodlić się za zamordowanych. Oczywiście. 1 i 2 listopada tradycyjnie furtka do cmentarza żydowskiego na ulicy Konopnickiej, przy ulicy Konopnickiej, będzie otwarta i bardzo prosimy, aby przy okazji odwiedzania grobów na cmentarzach biłgorajskich nie zapomnieć również o cmentarzu żydowskim, a jest ku temu szczególna okazja, albowiem 2 listopada Niemcy deportowali wszystkich Żydów przez Zwierzyniec do Bełżca, gdzie zostali zamordowani. Bez mała cała społeczność biłgorajskich Żydów została w tym czasie zamordowana. Zagładą związane są jeszcze inne miejsca położone na terenie Biłgoraja. Jest to tak zwany Umschwagplatz, czyli miejsce, z którego wywożono Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Mieściło się przy ulicy Piłsudskiego, dawny cmentarz żydowski, tam, gdzie teraz stoi sala gimnastyczna Elo imienia ONZ. Drugim miejscem jest getto. Położone było przy ulicy 3 Maja. W dniu 75. rocznicy zbrodni nie ma zaplanowanej uroczystości. Otwarta będzie brama cmentarna. Dlatego, że 1 i 2 listopada jest dniem takim, kiedy ludzie mają różne swoje sprawy do załatwiania, więc te uroczystości przekładamy na kwiecień, tak jak to się odbywa już od 2 lat. 1 i 2 listopada nawet zapomniane groby są uporządkowane i pali się na nich ogień pamięci. Dziś mało kto pamięta przedwojennych mieszkańców naszego miasta. Pamiętajmy w tych dniach o tych, którym nie ma kto zapalić znicza czy położyć kamienia. Pamięć o zmarłych to tak naprawdę pamięć o przodkach, o tych, którzy byli przed nami. Mówi ojciec Tomasz Dostatni w kolejnym swoim nagraniu z cyklu Otwarta Brama. Te słowa dotyczą Lublina, ale też innych małych miast Lubelszczyzny, jak Biłgoraj. Kiedyś świętej pamięci arcybiskup Józef Życiński, kiedy tu przyjechał i został biskupem lubelskim, uświadomił sobie, że tu są takie miasteczka, takie wioski, gdzie wymordowano bardzo wielu ludzi, bardzo wielu Żydów w czasie II wojny światowej. Nikt się za nich nawet nie pomodlił, nie mieli pogrzebu, niewielu o nich wprost pamięta. I rozpoczął coś, co nazywał opłakiwaniem. Zapraszał miejscową, dzisiejszą ludność katolicką i chciał razem z nimi pomodlić się w kościele, a potem na cmentarzu żydowskim. My też teraz idziemy na cmentarze, gdzie są nasi najbliżsi. I myślę, że ta pamięć o zmarłych i modlitwa za zmarłych to jest coś, na czym też budujemy swoją własną świadomość. Świadomość ludzką, historyczną, ale też i chrześcijańską. Warto po prostu w tej zadumie i w tym jakimś zamyśleniu, kiedy będziemy szli na cmentarze, po prostu pamiętać o tych, którzy byli przed nami. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co przygotowaliśmy w naszym środowym wydaniu Wieści Biłgorajskich Flash. Życzę spokojnego tygodnia. Zapraszam też na Wieści Biłgorajskie w sobotę. Do zobaczenia.